W naszym programie będziemy poznawać różne zwierzęta i sprawdzać, czy mity na ich temat są prawdziwe. Pora na zwierzaki, zapraszają nas. Czy kozy naprawdę są uparte? Kozia natura. Ja wiem, że dzieciaki marzą o tym, by mądrymi jak sowy. Małpa się trochę porusza, na zdrowie ci wyjdzie. Ty leniu. Tyle miejsc. Nie. Teraz jest ryzyko. Jak są uszy z tyłu, to jest zagrożenie wrócić. Czy to prawda, że na głowie tygrysa paski układają się w chiński znak, który oznacza król? Masz ogromną wiedzę, widzę. Więc tak, dawniej tygrys był uważany za zwierzę bez mała święte. Bardzo bym chciała pogłaskać takiego na przykład tygrysa, albo lwa, albo choćby pumę. Czy orangutany są takie inteligentne bardzo? Bardzo. Ja jestem głupszy od małpy, bo nie potrafię pstrykać. Nie. Raja, krumka, jak jest zła, bo się pokłóci z Albertem, nie. Robi tak. Nie. To są lutungi jawajskie, ale one brzydko pachną, możemy iść do wyjścia. Tak? Zaraz poczujesz. Podobno lutungi niezbyt ładnie pachną. Jedna jest taka, ma taką mordkę. Chodź tu, to ci zaraz dam bęcki. Oho! No co ty robisz, piszczyk? A mówiłam, że piszczyk się szykuje. Danielki! Danielki! Kici, kici! Wow! Ja się kąpię. Tasia jest bardzo, bardzo sympatycznym kangurem. Ona przyzwyczajona. Jak przyjechały pierwszy raz te moje dorosłe i zaczęły gdzieś sikać, to będą mieć lata, a przykładam, gdzie lula prękła. Tutaj paczek się opuł troszeczkę. To. Prawa góra. O, widziałaś jaka była różnica? Musisz mi pomóc, będziesz moją panią pielęgniarką. To trzymaj i za chwilę mi podasz, tak? O, poszła krew. O! Ekstra, ci to normalnie dużo żyrafiarką zostać. Żyrafy widzą na nie czarno-biało. Żyrafy to bardzo ciekawe zwierzęta. Dobra, jeszcze raz, bo nie na czarno-niebiesko, tylko na biało-niebiesko. Nie, biało-niebiesko. Biało-niebiesko pani mówiła. Czarno-niebiesko. Biało-niebiesko, poważnie. Czarno-niebiesko. Nie, biało-niebiesko na 100%. Masz też czarno-niebiesko czy biało-niebiesko? To zróbmy w dwóch wersjach. Mówi się czarno-biało. Tutaj nie ma spokoju. To są szympansy. Thank you.